2 lata musieliście czekać na ten odcinek. Dostaliśmy od Was naprawdę dużo próśb, żeby ponownie nagrać, co Emiksy używają w swojej pracowni. I ten moment jest, wydaje mi się, najlepszy, ponieważ mamy końcówkę roku, minęły te 2 lata, jest dosyć dużo zmian produktowych. No i przede wszystkim odświeżony skład. Przedstawienia nowego składu. Po mojej lewej Mariusz Kalin, bo mamy teraz dwóch Mariuszów, więc jest trochę trudno w firmie. Dwóch Pawłów, dwóch Mariuszów. Mario tak naprawdę zaczynał swoją przygodę z detailingiem 12 lat temu. Dokładnie. Albo lepiej. Dokładnie. No tak zawodowo 12. Dokładnie. No i tak naprawdę zaraz też na początku wszedłeś od razu w folię. Między innymi. Folię do zmiany koloru. Zmiany koloru, bo PPF-ów chyba jeszcze wtedy nie było, bo takie gdzieś tam ktoś próbował. Była bezbarwna, ale dostosowana jako laminat. No właśnie. I w 2015-16? Mniej więcej w 2015 zacząłem się bawić w folię bezbarwne. Poliuretanowe. I takiej osoby właśnie szukaliśmy. Sami wiedzieliśmy, że ten proces nauki będzie dosyć długi. Jakby mając ten bagaż doświadczeń związany z polerowaniem, z detailingiem wnętrza, wiedziałem, że ja sam temu nie podołam. Też nie mieliśmy za bardzo czasu na naukę, więc wiedzieliśmy, że potrzebujemy doświadczonej osoby, a tak się zdarzyło, że pewna osoba nas gdzieś tam powiązała, skumała i Mariusz jest z nami i w związku z tym folie PP wchodzą u nas również do oferty i na pewno w tym zakresie będzie działo się też dużo. Natomiast dzisiaj jeszcze o tych foliach nie będziemy dużo mówić, bo skupimy się na produktach. Po mojej prawej Przemo. Przemo jest naszym w sumie jak większość osób klientem, bo Mario też był klientem. I widzę. Przemek był naszym klientem, był zresztą jak i wcześniej Andrzej, był uczestnikiem wielu szkoleń, aż w końcu tak się zdarzyło, że trafił do naszej pracowni jako detailer. Jest najmłodszy stażem, ale szybko łapie i ja to Przema widzę mocno we wnętrzu zawsze. Bo jest taki po prostu dokładny, prawdziwy taki detailer, detalista. To mi się bardzo podoba. No i Michał. Michała możecie też kojarzyć, ponieważ pracował razem z Jolką i z Maćkiem. Ma z Maćkiem. Zaczynał swoją przygodę w 2019 roku. Mocno skupia się na skórach, więc jest też pomocnikiem właśnie drugiego Mariusza, który robi skóry. Ale oczywiście jest takim pełnowartościowym detailerem, więc działa również tutaj na hali. Ma tak podzielone tutaj obowiązki. Trochę pracownia lakieru, trochę pracownia skór. Dobrze, znacie już nowy skład, bo to chyba pierwsze takie oficjalne przedstawienie, więc przechodzimy teraz do produktów, jakie Emiksy używają w swojej pracowni. Na początku zacznijmy od tego, co się w sumie nie zmieniło, bo jeżeli chodzi o mycie, to dużo się nie zmieniło. Chłopaki zresztą pamiętali ten odcinek, ale ostatnio sobie też przypomnieli. Wtedy oglądali go jeszcze z tej drugiej strony, z tej co wy, dzisiaj są z tej. Więc podsumujmy sobie tylko tak na szybko. Po kolei, jeżeli chodzi o usuwanie smoły, Wasko. Będziemy, no, to zostało i na razie nie mamy tutaj zastępstwa. Jeżeli chodzi o mycie wstępne, prełosz, Klintek. Od Klintula teraz, tak? Klintul. Bo Tomek zaraz nam napisze Klintul. Co prawda, nowy produkt, Citrus Foam 2. Pozbawiony tam już totalnie, bo tam był wodorotlenek potasu, tutaj nie ma. Natomiast tu zostaliśmy przy tym produkcie do mycia wstępnego, bo są i dobre właściwości myjące, i jednocześnie mamy bardzo fajne bezpieczeństwo. Dalej mamy szampony i z szamponami, no to tak naprawdę mieszamy jak zawsze. Ja nie pamiętam, chyba w tamtym odcinku też mówiliśmy, że mieszamy. Bo to jest tak, że szampony są taką trochę odskocznią od tej chemii i warto sobie potestować, więc jeżeli chodzi o te neutralne i kwaśne, to sobie tak tutaj trochę urozmaicamy. A co ostatnio było? Ostatnio? O, chyba nawet pomyślę, że nie pamiętam. No
Nie. Tewo wjechało. Tewo? Tak. A. No. I też z pióra, też z pióra. Kwasiur, tak. A i to jest właśnie, będziemy dzisiaj też coś mamy o nim nagrać. Ten WSR szampus z Pure Hair. WSR Pro, coś takiego. WSR Pro szampo. O, tak. Ale mówię, że to ty używałeś. Tak, nie? Tak. Dla mnie no dosyć zaskakujący produkt, o bym tak powiedział. Ja też widzę w nim potencjał. Dalej mamy The Ironizery. I tutaj będzie pierwsza zmiana tak naprawdę, bo zaczęliśmy mocno kombinować i szukać. No, na pewno jeśli chodzi o zapach i konsystencję, no to na pewno no, detox. Na detox jednak, no, jeśli chodzi o zapach, to moim zdaniem jest najmniej taki... Tu mamy akurat detox. Nie chcę powiedzieć brzydko śmierdzący, ale ma najmniejszą woń o The Ironizera. No i odpaliliśmy też Pure Chemie. Dokładnie. To Przemo chyba tak. Najwięcej tego tak. Używał. No i on mnie tak nie śmierdzi, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest taki neutralny. To najlepsze. Co ciekawe, ja też jak nagrywaliśmy w ogóle odcinek z Piotrem w lato, z Piotrem, z właścicielem Pure Chemie, to też tam nawet nasz Luke i Kuba, operator, od razu wyczuli, mówią, kurczę, w ogóle tam w garażu nie czuć było tego i dlatego tak samo od tego momentu właściwie wrzuciłem tutaj chłopakom na pracowni i zaczęli używać. Wtedy jeszcze był w sumie Przemo był wtedy. Tak, jeszcze Michała i Mario nie było. Dalej mam co? Felgi. Czyli do felg tak. Mycie opon. To zostało. To zostało i to fajnie też się sprawdza do nadkoli, szczególnie tych szmacianych, materiałowych. Kwasy do felg. To ty musisz się wypowiedzieć. Znaczy no, najbardziej no, to jest ten Clintel chyba, taki najbardziej bezpieczny bym powiedział. Nie? Może nie Clintel, a Clintel. Stary Clintel. No, ale to jest też taki zajer. No, najbardziej ale nie wiem, czy on do tych zajechanych. No, takich, nie? Nie wiem, czy on będzie, czy nie będzie. No i mamy też Aqua APC Sauer. Ja to zawsze nie wiem, dlaczego oni to nazwali APC. Sauer. Znaczy to, że Sauer to się zgadza, ale APC to się... No raczej nie jest do wszystkiego. APC jakby tutaj w myśl tej reguły, no to jest też produkt bardziej zasadowy. No ale okej, taką mają nazwę, natomiast trzeba uważać na pewno na te dwa produkty, bo są zajzajery, ale przy bardzo brudnych felgach na pewno się sprawdzają. No, raczej bym go też stosował na felgach, które są zdjęte. Nie na samochodzie, nie na tarcze, bo to jednak ma negatywny wpływ na układ hamulcowy. No chyba, że wiesz, jest tak, że już nie ma wyjścia, bo nie zdejmujemy tych felg, a... No ale zaciski aluminiowe robią się białe. Ewentualnie używając takich kwasów... Znaczy to jest neutralizowanie, nie? Bo 1 do 5 to jest to w miarę bezpieczne ten akwa, nie? No ale czasem w miarę. ale używamy też i czyściocha. Używamy też i czyściocha, więc trzeba na pewno uważać. Do stalagmitów i do stalaktytów. Coś w tym jest, bo minerały rozpuszczają dobrze. Do tego są kwasy. Ale jak to wiecie co, jeżeli jesteśmy w ogóle już przy produktach ogólnie kwasowych, to jeszcze możemy powiedzieć o odkamienianiu, o wszystkich tych water spot removerach, no bo Aqua jest takim dla mnie czymś ostatecznym, gdzie jeżeli już nic nie działa, no to można tą akwę użyć, a na pewno, czy tutaj ktoś mam? No ale on też jest, wiesz, on też jest takim tym. Mamy Sonaxa, mamy Water Spot Remover. Ty w tym czemu jesteś chyba, tak? Tak, no nawet do szyb, nie? Tak. Nie pamiętam, czy to było w tym naszym zestawieniu 2 lata temu, natomiast na pewno tego produktu jako takiego water spot removera chyba używamy na najczęściej. Nie wiem, czy coś jeszcze ostatnio używaliście innego? Głównie to i w ostateczności... No, też tego, tak 1 do 10. No, to mówię, nie? Czyli to uniwersalne. To i to. Tylko po prostu trzeba szybciej spłukać, no. Tak jest. Mamy to odkamienienie. Przy przeruchy. Mamy odkamienienie. Tak myślę szybko. Myślę, że możemy przechodzić dalej, nie? W zeszłym roku nie było nic na temat polerowania, więc może przejdźmy od razu konkretnie do polerowania. I tutaj będzie
No tu, tu będzie w ogóle nowość, bo tak jak mówię, wtedy chyba o tym nie mówiliśmy, więc sobie zebraliśmy tutaj kilka past. Przemo. Od razu. No, Carpro, Ultracut, no i na pewno od Optimum, Hyper Polish, tak? Jeżeli chodzi o wykończenie. Największy fan Optimum. Przemo wszędzie. A jednak. Ludzie za to mizera. Jednak ten, ale rzeczywiście jest to bardzo... No i nie pyli, tak? Ten zestawy, no to jest fajny produkt, uważam. Jest to dobra pasta na pewno wykończeniowa, Ultracut i... No i co jeszcze mamy? Co jeszcze używacie najczęściej? Ja wiem, że tam jest full tego, ale tutaj zebraliście to, co wy używacie w ostatnim czasie najczęściej, nie? No ADBL na pewno też pośredni. AX0406. Ja bardziej właśnie NP0306 i Perfect Finish, jeśli chodzi o wykończenie. NP03 na tym. No i ja jeszcze tutaj ostatnio, to też będę jeszcze na pewno mówił, a jeszcze Perfect Finish, tak, bo to też jest pasta. Tnącek Sonaxa akurat niekoniecznie, bo są takie delikatniejsze, nie? Raczej do świeższych aut. Tak, dobrze powiedzieli, a jednak Ultracut jest taki, że i mamy fajne wycięcie i jednocześnie zostawia fajne wykończenie. Natomiast z tych nowych past jeszcze warto wspomnieć tutaj o ADBL-u i mnie na przykład Perfect Finish zaskoczył, jeżeli chodzi o wykończenie na tej mojej masce takiej, więc gdzieś tam jak mam te problematyczne lakiery, to na pewno po niego łapię. Gdzieś tam mam jakieś, ostatnio mamy wspólnie w sumie, ale jeżeli chodzi o odtłuszczanie, że być może mamy podejrzenie, że to przez te olejki zapachowe trzeba go bardzo dobrze i dłużej wymywać różnymi zmywaczami. No ale to o tym jeszcze pewnie będziemy mówić, bo też z chłopakami tam rozmawiamy. Znajdziemy specyfik, który dobrze wymyje to. A i ty jeszcze mówiłeś, Mario, o tym. O super polish. Dla mnie to czasami przy zastosowaniu odpowiedniego pada to jest naprawdę takie, można powiedzieć, i nawet IO, ale... Taki one-step. I można właśnie zrobić tym one-stepa i można zrobić finish, w zależności od pada, od koloru, od lakieru, od marki i... Ja akurat to mam... I ładnie pachnie. Chociaż ja akurat do one-stepów jestem fanem. Ale i ono właśnie nie wiem. Dlatego powiedziałem to, żeby coś tutaj tak dopiekł trochę. Każdy, jak widzicie, ma swoje podejście. Wybraliśmy też kilka padów, które, no bo tych padów mamy więcej, ale to chyba takie najczęściej używane. No i tutaj znowu będziemy nudni, no bo żółta zamknięto-komórkowa gąbka Honeya chyba jest najczęściej używana i tego mamy najwięcej. Też do one stepów. Natomiast jak są problematyczne tematy, to biała Lay Country CCS, co prawda, że jest tutaj ona już dosyć mocno wycięta, taka zmęczona, ale... Ale to pokazuje jej żywotność. Nie, no Lay Country na pewno tutaj dobre. Mamy jeszcze dwa pady tnące. Mikrofibra, ona zawsze się przydaje. Tu jest ten two-face honeyowy, żeby... Czyli wycina dosyć... Przy niektórych kolorach naprawdę można zrobić fajnego one stepa tym. No właśnie. I super polish do tego właśnie. Gdzie kiedyś nie wierzyłem, że fibrą można, rzeczywiście przy tej fibrze jest to realne. A tu jest nasze nowe dziecko wspólne z Honeyem, ale ja to jestem zajarany tym padem. I pamiętam jakiś czas temu, to jeszcze był etap testów takich bestii, ale pamiętasz to, Volvo było? Tak, to białe. Tak, takie zajebane. Roboty, dokładnie. I Przemo mówi, stary, to przecież... cztery podejścia. Tak, te dołyczki były takie wycięte. Ja później przyszedłem, mieliśmy tylko jeszcze jednego tego pada testowego. Jak ja tym tam wjechałem, wysłałem od razu chłopakom film. Mówię, zobaczcie, co bestia tam robi, nie? Więc naprawdę mocno tnący. mocno tnący, no ale tu mamy dwa. Ale to nie oszukujmy się, ale to jest dosyć innowacyjny produkt, bo pierwszy raz się spotkałem z takim tworzywem, który jest tutaj w środku. I już wiemy, co to jest za tworzywo, ale... To nie jest mikrofibra. Nie. To nie jest mikrofibra. No i nie jest zniszczalny praule. Tak jest. No to klasyk. Jeżeli byśmy nagrywali to dwa lata, to też były praule. Jak najbardziej. Ja do prouli tylko mam to zastrzeżenie, że one są tylko na tej miękkiej przykładce, jednak ten... Talerz się trochę tu wrzyna i ten ruch rotacyjny trochę się potrafi zatrasa, nie? Z jednej strony zawsze ta krawędź jest taka mocniej wytarta. A to też na jednym półokręgu tak widzę, nie?
Ale jak najbardziej, fajne cięcie, ale no, odkąd wziąłem dualkę w rękę, to zawsze pamiętam, że to też towarzyszyło mi przy dualce. O, tak, klasyka. Dobra, czyli mamy pasty, mamy polerowanie, to za nami. Myślę, że możemy kontynuować tutaj ten temat i może przejdźmy do zabezpieczeń. Do zabezpieczeń lakieru. To teraz powłoki, które najczęściej aplikujemy, i dwie pierwsze to są podstawowe i one z pewnością też znalazły się, albo by się znalazły, bo chyba o powłokach też nie było tam 2 lata temu. Aqua 9H, FX Protect Glass Coating. Aqua jak dla mnie trochę za mało daje takiej wyrazistości, za mało przecięcia, za mało głębi, a glass... Ale też tak, nie jest taka kurczę. No. Ja bym ją nazwał tak. Bardzo poprawna powłoka w każdym aspekcie. O. Ale w każdym tym aspekcie mogłaby być trochę poprawna, ale bez fajerwerków. Tak, ale działa długo. Natomiast więc jakby to jest taki pewniak zawsze, tak? W dobrej cenie i łatwy. Nie stwarza problemów przy lakierach. No i FX Glass Coating, który zawsze mnie, nawet ostatnio jak na szkoleniach też miałem okazję prowadzić szkolenia. To ten FX, jeżeli chodzi o wygląd, to robi zawsze robotę i dla mnie to jest, mimo że to jest pierwsza powłoka FX-a, to jest taka, bym powiedział, najciekawsza. No i mamy nowości Gionowe, które weszły na przełomie 21-22 roku. Tu nawet w wieku. Aż tak starzy nie jesteśmy. I tutaj duża bomba, jak widzicie, setka, co świadczy, że tego Moxa gdzieś tam rzeczywiście, Moxa Evo aplikujemy. Kompletnie inna powłoka, która się odróżnia, bym powiedział, od tych innych. Fajnie szpi, dobrze wygląda. No i z tego, z Giona jeszcze kładliśmy pióra. No, zabrakło mi ten pióra, którego tutaj akurat nie mamy, to na Lancera wylądował. I ten piór zawsze dodaje więcej głębi, przyciemnienia, pod tym kątem jest na pewno ciekawszy. Felgi. To Metal Guard. Się wyrwa od razu. No ale tak jest. I to znowu, powtórka, jak najbardziej UltraCoat Metal Guard, bardzo, bardzo dobra powłoka. Ale też tutaj przygotowałem Rima, którego też mamy i używamy. I jak najbardziej, jeżeli coś innego miało być, to ten Rim moim zdaniem działa fajnie. No i ewentualnie wszystkie plastiki to Michał mi kazał tutaj przygotować. Carpro Deluxe chyba jest zakochany w tym produkcie. Mówi, a Deluxa. Więc mamy Deluxa. Oczywiście Gionowy Twin też fajnie moim zdaniem działa, ale no, na tych plastikach. No i Delux też i plastiki i Fendi tak naprawdę. Chociaż no ten Metal Guard mimo wszystko jest. Robi roboty. No. I szyby. Jeżeli chodzi o szyby, to glas z Aquy, więc znowu Aqua. I to jest chyba numer jeden, nie wiem. Ty wcześniej testowałeś sobie? Wcześniej nie testowałem, ale ostatnio to kładłem i dotarcie tego jest rewelacyjne, no, w porównaniu do innych takich, no, nie wiem, niewidzialnych. Niektórzy mówią, że ciężko im idzie. Bo to, tak chyba nie, to chyba nie robili tej powłoki, o której wiesz. Nie, no ale ona ma, bo ty wierzysz zawsze w tą fibrę i tam wjeżdżasz, wycierasz. Ale ona, wiesz, się to pierwsze starcie jest takie, że czuć. No bardziej bym powiedział, że G1 z Technika jest takie ciężkie do dotarcia, dlatego tak. Dają na przykład tą G2, żeby wspomóc. No tak. No ty jesteś w ogóle, tak, Mario jest G-technikowiec stary. No byłem związany długo z marką, nie ze swojego wyboru, ale nie mogę złego słowa powiedzieć, jeśli chodzi o markę. Pewnie, że ale to na pewno w porównaniu do G1, no to jest moim zdaniem rewelacyjne do dotarcia, nie? W porównaniu do G1. No i Glaco, Ultra Glaco. A to już w ogóle jest rewelacyjne do dotarcia. Ale Ultra Glaco to jest dla mnie taka zawsze... Znaczy wiem, że niektórzy kładą to za grubo, ale to mówię tutaj o entuzjastach. I taki tip, w razie czego
aplikatorek, ściereczka suede, wylać sobie i to w ten sposób nakładam. Ona lubi się jakby, nie wiem jak to nazwać, może nawet nie wypacać, ale lubi się uwidacznie. Ale tak, ale to nie? Tak w tych miejscach, gdzie jest tak. Za grubo, albo tak. Jakby jest to zwarstwowane, nie? Ale moim zdaniem to są dwa takie stabilne produkty, no Aqua trwałościowo tutaj na razie zaskakuje i tutaj jest jeszcze dodatkowo fajna śliskość, czego brakuje w Ultra Glaco, nie? Chociaż Ultra Glaco moim zdaniem, patrząc na trwałość, no kurczę, naprawdę, ja u siebie kiedyś był odcinek nawet 15-16 tysięcy kilometrów siedziała na przedniej szybie, no to jak na produkt, tu masz, nie wiem, 100 ml, 80 w cenie... Ja bym 50 samochodów to spokojnie. Ja zawsze mówię, że można by było to przelać, wiesz, do małej butelki i sprzedawać jako powłokę. No bo przy tej trwałości jest naprawdę fajnie. Możemy kudeki do lakieru, nie? No ja to wiadomo, nie? No dobra, to niech każdy weźmie jakiegoś kudeka. No dobra, to ja myślę o ceramik. A Michał potem czwarty. Wszyscy wiemy, co bierzemy. To się nagrało. O, fajnie, bo jest... O to chodziło, jest przynajmniej naturalnie, więc krótko o Quick Detailerach teraz od Michała. Ładnie pachnie, ładnie się dociera, no ma troszeczkę tego podbicia. Zdecydowanie. No i tu przede wszystkim no, aplikacja przezwycięża, ma być szybko, łatwo i przyjemnie. Tak, tak, tak jak prawdziwy Quick. Ja jeszcze kiedyś taki film nagrałem, że on jest naprawdę śliski, na takiej masce tutaj położonej spryskałem, dotarłem i się rozpędzałem i w tych, no, w skarpetkach robiłem ślizg. Więc to świadczy o fajnym ślizgu Botoxa. Czemu? No szybko i na temat, no to fajnie się nakłada, no i tak samo jeszcze szybciej się go dociera, bez żadnego problemu, tak, bez żadnych mazów. A jaki produkt jeszcze, bo nie wiem, czy wcześniej było słychać, jak wybieraliście? Czyli w sensie? Jaki produkt? Sonet, ceramik. Sonax Ceramic, czy Ultra, on jest jako Ultra, tam jest ta dziwna nazwa, Ultra Sleek Ceramic Detailer, o, dokładnie. No i dla mnie to największy faworyt, nie wiem czy faworyt, nie wiem czy ze względu na tą gumę balonową w środku, ale mimo tego no, aplikacja na mokro, po każdym jakby myciu, hydro, wytrzymałość, wielkość kropelki, no tu jest dla mnie to... Najlepszy produkt, jeśli chodzi o kurekę. Zgadzam się, natomiast ja go bardziej tak traktuję jako taki może niekoniecznie bieżące użycie, ale bardziej taki trochę podbijacz, a też świetny produkt jako samodziałające zabezpieczenie. Jedyne do czego mogę się przyczepić, to żeby dawał więcej śliskości. Tak. To więcej śliskości to, tak. I mógłby też więcej wydobywać z lakieru, jak dla mnie. Ale to są moje odczucia. To są moje odczucia. Ja w sumie lubię wszystkie te trzy produkty, bo to zależy kiedy, co. Jeszcze tutaj o jednym tylko wspomnę, bo mamy jeszcze o dwóch właściwie. Aqua Booster i tutaj w ramach serwisu Powłok jak najbardziej ten booster cały czas u nas w pudełku jest używany. Opcja druga to jest Gionowy Cure, który bardzo mocno przyciemnia i maskuje też. I jeżeli też mowa o Gionie, no to ten ich Ceramic Detailer jest fajny, ale nam się skończył, widzę. Tak. Michał bym tak, kiedyś też testował jak tak, tu ale trzeba uważać mocno z ilością. A to pewnie mocno z ilością produktu, nawet jeśli chodzi o folię, bo to można i położyć na lakier, ale jeśli chodzi o folię, trzeba dużo uważać z ilością, bo ten poszedł, no, później jest problem, żeby to po prostu dobrze podocierać. Cały czas jest ściągnięcie tego produktu. Więc nie przesadzasz. No dobra, to tutaj mamy to, jeżeli chodzi jeszcze o... Trochę ty. Dobrze, że nie przypnąłeś sobie kwasę na pewno. Guma, smak dzieciństwa. Lecimy teraz, polećmy teraz z wnętrzem, ale plastiki. Plastiki najpierw. No właśnie, Przemo, może wiesz co, bo ja wiem, że też ten Mario ma swoje ulubione produkty. To sobie odłożymy tu, trzymaj te pudełki. Teraz czas na plastiki, dobra. Wybierzcie swoje ulubione. Ale nie ma tej. No dobra, to od razu mów, chłopaki wybierają. Bo nie ma twojego ulubionego.
Jeśli chodzi o oczyszczenie plastików i o APC, no dla mnie bardzo rewelacyjny produkt i to jest naprawdę wielozadaniowy produkt, bo nawet i lakier, nawet i szyby, nawet i wszystkie plastiki w odpowiednim stężeniu naprawdę usuwa bardzo dużo. Nawet w koncentracie, nie wiem czy zwrócić uwagę, ale potrafi kropkę smoły usunąć. Nie. Widzicie, G-Technikowiec, więc jak macie jakieś pytania... Ja to można powiedzieć, że wypiłem dużo tych preparatów, także wiem od środka, jak dokładnie działają. Ale nie ma drugiego swojego ulubionego. Tak, drugi ostatni produkt... Bo nam produktem... się skończył i chyba butelka poszła do kosza. Tak, drugim ostatnim produktem, który ostatnio no, bardzo mnie zaskoczył i bardziej jest nazywany jako Interior Cleaner, to jest z Ultra Coata Fresh Maker, który no naprawdę i doskonale czyści i nawet chyba ty, Pawle, spróbowałeś, żeby na szybie go spróbować dotrzeć. Można umyć to? I można umyć nim nawet szyby, także no produkt jest bardzo rewelacyjny, a na pewno nie zostawia takiego wysuszenia, gdzie niektóre preparaty potrafią wyjałowić na tyle jakby plastik, prawda? Że później tak. Jest problem, że to odzyskało swoją jakby, nie wiem, czerń czy głębokość koloru. Tak. Freshmakera nie mamy właśnie, bo ten, ale no, jak wiecie, my w ogóle jesteśmy fanami interior cleanerów, tam no, czasami jest potrzebny APC, ale więc też Clean Tool Interior Cleaner to jest też coś, co jest tutaj u nas w pudełeczku i ten produkt tak samo jest używany. No i nie mamy tej, bo też skończyła i dwójka. Tak. A i dwa to jest... Znowu będę nudny, ale no, jeśli chodzi o i dwójkę, no to to bym stosował i jako bonet, i jako interior cleaner, i nawet czasami stosowałem go do skór, gdzie no, porównywalnie bym nawet i do softa to porównał z Color Locka, no, jeśli chodzi o oczyszczenie skór. Bardziej bym go nazwał do takiego kudekowania wnętrza, nie załóżmy do głównego czyszczenia. No ale on jest taki, że z drugiej strony jak go weźmiesz na szczotkę, ma to moc. Ma moc. A w odpowiednich rękach to ma i za dużą moc tak, czasami. Dokładnie, dokładnie. Przemo? To na pewno mój faworyt Inner QD od Car Pro. Tak, zabezpiecza delikatnie. No i to na szybko, no to można powiedzieć, że do skór, do plastiku, tak naprawdę no, do całego wnętrza sobie fajnie radzi. Bardzo ładnie też pachnie. No, no i to jest mój faworyt. Przejął ciebie to. Skończcie z tym pyskaniem na tym dronie. Teraz jest... To można. Tak, ale ja bardzo bo też się polubiłem, zresztą tutaj, a wyjęliście, bo jeszcze mieliśmy całą litrówkę do uzupełnienia tego Inner QD, ale chyba... Tak, rozlaliście, nie? A, rozlaliście, no tak. Produkt na pewno fajny do szybkiego użycia no, i Michał? I mam duet, czyli Interior Cleaner od ADBL-a, na to Mat Max. Jak adres. Również te ADBL-a, deski rozdzielcze, takie punkty. Jeśli ktoś lubi mat, to polubi na pewno ten produkt. Tak, bo on jest taki właśnie matowy, czasami w zależności od plastiku satynowy. I nie? Alternatywa, no to ewentualnie lewo kosmetyka Omnia. Polubiłem. Czyli tak jak i ja. Nie mamy tutaj, bo mamy u siebie, ale tak, no Omnia bardzo fajny jako taki interior cleaner albo kudek, no bo jego no, można też rozcieńczać. Można popracować, no tak, ten można jako interior, jako kudeka, jako interiora i to jeszcze kilka innych zastosowań było, ale jako cleaner tak. Bardzo dobrze się na nim pracuje, bardzo ładnie pachnie, bardzo długo się pieni, ta piana się bardzo długo utrzymuje, więc można na tym popracować. I no ten kolor jakby regeneruje się troszeczkę, nie? Dokładnie. I tak nie jałowi też, co jest ważne. A ja jeszcze tutaj, jeszcze trochę sentymentalny. Jest. Też go najałem. Czyli nasz dressing czekolada jeszcze w limitowanej butelce. Zapach był rewelacyjny. On jest cały czas w sprzedaży, tylko że jest już w tej regularnej etykiecie od Shiny Garage. Interior Plastic Protectant Matte. Najpierw była właśnie ta przedsprzedaż w tej limitowanej etykiecie. Bardzo matowy produkt, ale też banalny w użyciu. On lekko przyciemnia, a niektórzy mówią, że trochę za mało, bo raczej jest właśnie do takich świeżych plastików, ale nie zawsze potrzebujemy dressingu, który mocno przyciemnia. On fajnie. Troszkę za matowy był nawet.
Nie? Za matą. Nie każdy lubi aż nie taki mat. Ale ja znowu ja lubię, jak jest tak, jak, najlepiej jak jest poczyszczenie, to żeby tak było, to antystatyka. I dlatego dali tą ikonę. Ale wiesz co, ja jakby, w momencie jak pracowaliśmy nad tym produktem, to ja tam Wojtkowi mówiłem, słuchaj, dużo firm robi produkt mat, a tak naprawdę to jest satyna albo nawet wchodzi w lekki poziom. Dla mnie mat to jest tak jak na przykład G-Technic C6, to jest prawdziwy mat. I też dużo osób mówiło, dla mnie za bardzo matowe. Nawet robił szary, bym powiedział. Tak. No taki aż, aż no, tak, jakby to wyjaławiał. Tak, czasami tak potrafił zrobić. Dobra, mamy te plastiki. To teraz czas na czyszczenie skór, a jak czyszczenie skór to Mario! Nie zabij tymi bańkami! O, to spoko. Proszę bardzo. Zam przejdzie z nim, pozdrawiam. Oddaję głos. Jeśli chodzi o czyszczenie skór, to tylko Color Rock. Do mniejszych zabrudzeń sofcik, a jak sobie nie daje rady, to nie znaczy, że jest zły. Bo wtedy wjeżdża strong. To była taka gadka jak prosto z reklamy. No ale jak widzicie, w piątkach mamy to pootwierane. Ja tutaj Mariuszowi jakiś czas się podrzucam coś do testu. Tak, podrzucam i próbuję. I odrzuca. Tak. Zobaczymy różne rzeczy, ale nie. No, bazujemy na tym, co sprawdzone. Bo nie będziemy tu eksperymentować, nie mamy na takie rzeczy czasu. Ja czasami mówię, że jesteśmy nudni w pewnych tematach i jak zaczynaliśmy ten odcinek, mówiliśmy tam o myciu, o usuwaniu smołu i tam są też produkty, które przewijają się od lat i tak samo te skóry. No ale co tu kombinować? Oczywiście testujemy, jak sam Mariusz powiedział, też dostaje dużo produktów, ale taka baza, która jest, no to jest właśnie kolor i zabezpieczenie. I zabezpieczenie, i farbki, wszystko pięknie działa, także nie ma co kombinować. Tak jest, Leather Protector, wersji gelu. Michał, możesz? Wersji gelu. Wersji gelu. Jeszcze tam widzę jakieś są te mleczka. Ja bym bardziej, jeśli tak. Chodzi o takie, taką, no można powiedzieć, bieżącą pielęgnację, to używam Leather QD i to używam nawet i w swoim aucie. I moim zdaniem bardzo fajny produkt, natomiast jeśli chodzi o takie zabezpieczenie raz na jakiś czas, to bardzo podchodzi mi właśnie Leather Milk, ze względu nawet na konsystencję, ale sam zapach. Dla mnie no, 3-4 dni utrzymuje się zapach takiej skóry. On jest fajny, to pachnie. Kuba, pamiętam, synek zawsze te buty sobie tym robił. Na pewno Leather QD ładnie ściąga krem po opalaniu. Tak. A na skórze to jeszcze raz to woli się. I to jest w ogóle takie jedno z bardziej matowych mleczek, jakie używałem. Zresztą Leather Protector kolorowy też jest bardzo matowe wykończenie. A ostatnio próbowałem z softa, to mam wrażenie, że aż za ślisko było. Jak wsiadłem do samochodu, to aż miałem wrażenie, że się pośliznąłem. Nie, nie podobał mi się ten produkt, absolutnie. Dobra, mamy skóry wyczyszczone, zabezpieczone, mamy bieżącą pielęgnację. I teraz czas na pranie tapicerki, to tutaj tych dwóch panów nam powie więcej. Jeśli o mnie chodzi, lepszego produktu nie znajdziecie, a tak z piórkiem. Od 1 do 1. 1 do 1, 1, 6, 1, 7, 1, 10, w zależności od zabrudzenia. My już tutaj, sorry za te śmiechy, ale my bekę tutaj mamy z Michałem. Bo wszystko, jak nie wiemy co użyć, to się śmiejemy, Michał by użył atak. Ale już to... sposób użycia przede wszystkim, no nie trzeba aż tak depłukiwać jak proszków. Ja głównie skupiałem się kiedyś na Hemspecie i na Maxify'u, co no w przypadku płynu to tutaj o wiele przyspiesza pracę, tak? Bo musimy dodatkowo wypłukać, tutaj nie musimy, a też nie zostawia nam białych śladów. Znaczy, jeśli coś tam zostanie, to delikatnie się trzeba wystarczy wypłukać, przebonetować, ale nie zostawia takich białych nalotów typowych do niewypłukania. Znaczy mówisz wypłukać, nie wypłukać w sensie, że samą wodą. Samą wodą, tak. Żebyście też zrozumieli, że... Ale zostawia taki zapach świeżości. Tak. Piękny zapach ma już taki na film. Nie ma takiego chemicznej, takiej woni, tylko bardziej taki zapach świeżości. Naprawdę bardzo fajny, uniwersalny produkt. W ogóle też jako takie trochę APC do czyszczenia. Zresztą to Piotr mi pokazał, gdzie czyścił te felgi wstępnie, jako użył tego jako zasady do mycia felg, do mycia opon. Kurczę, no naprawdę nie jest to tani produkt, ale jeden i bardzo uniwersalny. Trochę jak...
trochę jak Optimum Nolis, o. Jak nie wiesz co użyć, to Nolis. Tak. Właśnie, w ogóle a propos Nolisa, mi się przypomniało, skudeków jeszcze nie wyjęliśmy, tam Opticila naszego. Kurde. No i to jest produkt, który przy osuszaniu, szczególnie jak mamy położoną powłokę, no to chyba... No chyba numer jeden. Wstępnie, tak. Zawsze. Przy powłoce tak, ale jeśli nie ma powłoki, to no ja bym wziął do osuszania. Dobra, niech będzie. Czemu pranie? No MaxiFit też. MaxiFit też. Cały czas proszki mamy w użyciu, chociaż dużo tak. Też tak. Ataka mimo wszystko męczy. No to jest autodram. Czemu doniósł nam tutaj swój ulubiony? Gustawa. Gustawa chyba najczęściej, nie? Tak, najczęściej. Ładnie się dociera też. Ja też jestem fanem. Zgadzam się. Jak najbardziej. Chociaż... Pawle, dla ciebie z dedykacją. Chociaż... Ale no śmiechem, żartem, no ja nie będąc jakby świadomy, dlaczego to w ogóle tutaj dalej leży, chwyciłem to na samochód i pierwsze w ogóle trzy ruchy mówię, że co to jest? Myślałem, że w ogóle jest pomylona jakaś bańka, że to jest coś innego planu. To jest w ogóle jakaś abstrakcja. Pomyłka. To nie powinno się nazywać glas, nie? Klas no chyba. I obciach glazymo. I obciach glazymo. Ale na pewno jest wydajny jakby. Tak, przez kilka lat użyte tylko tyle i ten produkt celowo tutaj trzymamy, ponieważ często na szkoleniach właśnie to głównie z wnętrza pokazujemy tego Zymola, jak marka, firma, która jest no, jak topowa, która jest bardzo droga, potrafi wpuścić na rynek produkt, który jest naprawdę słaby, bo sorry, coś, co nie dopracowali do końca, no, nie? Zrobili, bo musieli. O, no, tak ten, no ten produkt, to, nie wiem, jeżeli ktoś mówi, że ten produkt jest dobry, to chyba tylko dlatego, że widzi to nazwę Zymol i jakby przez pryzmat tego na siłę próbuje powiedzieć, że to jest dobre. No bo moim zdaniem, chociaż przepraszam, kiedyś Znaczy no tak, no chcieli ze mną sobie jaja zrobić, to mi jakoś się udało pięknie. Na początku. Przemo i mówię, że nie widzę problemu, nie? Czyli jak nie wiesz, że coś jest niemożliwe, to możesz to zrobić. I cisza bywa wtedy. Przenosi po prostu góry, nie? No ale nie, produkt naprawdę słaby i mamy go tutaj tak tylko jako ciekawostka, więc tu głównie glas. Do mycia szyb tak naprawdę Nolis się sprawdza również bardzo dobrze, bo ja go używam i gdzieś tam mamy go też rozcieńczonego do różnych, tam gdzie nie wiemy co użyć. Coś jeszcze chcecie o glas spinnerach dodać, bo to mamy głównie, ale nie wiem czy... Vision. Z Angelboxa. Tak, no. A szczególnie... Śmierdzi, ale działa. Bardziej tak, śmierdzi, jest... jest na amoniaku w ogóle. Dlatego on tak wykręca, ale do szyb lepszego produktu też nie jakby pośrednio poza tym cleanerem. Zawsze w garażu gdzieś tam mam na te trudne zabrudzenia, żeby to trudno oczyścić. Nie? On jest właśnie taki mocno odtłuszczający i to, tak jak mówisz, widać przy większych zabrudzeniach jego skuteczność i też w okresie zimowym, albo jak ktoś ma zimny garaż i teraz potrzebuje glasa, no to but tam może niekoniecznie, bo on jest wolno jednak parujący, my tego na hali tak nie odczuwamy, ale normalnie Vision rzeczywiście lepiej, nawet ostatnio jakiegoś TikToka nagrywaliśmy w tym temacie. No i wrócę tutaj też do... Perfect Glass G5. Ale tylko jeśli chodzi o przygotowanie bardziej, po wymycie coś pod niewidzialną wycieraczkę. On jest bardzo taki odpuszczający, tak. Wyjaławia tą szybę, tak. Ale na przykład w lato, żeby umyć szyby w środku, nie ma szans. Nie? Jest na tyle za szybko jakby odparowuje, że bardziej nie ciągnie tego brudu za sobą, tylko po prostu zostawia to na szybie. Jest problem z dotarciem. Dlatego zawsze w pogotowiu jest wtedy tam. To teraz w drugą stronę, bo było o tłuszczaniu szyb i myciło to, żeby coś zatłuścić, a zatłuszczamy zawsze opony, plastiki na zewnątrz. Co mamy aktualnie na warsztacie? Zernodzion Express. To jest top produkt. Jeśli chodzi o... No zależy kto jaką oponę lubi. No tak, tu jest jakby tak, temat rzeka. Ale ostatnio też zauważyłem, zwłaszcza, no możemy później pokazać, ale tam jest różne wykończenie. Są dwie różne opony, jest różne wykończenie właśnie tego produktu. Okay. Że w zależności od marki też inaczej pewnie. Pewnie się zachowuje.
Natomiast no, ja oczywiście będę nudny i powiem, że T1 jest świetny, ale no, jeśli chodzi o cenę, no to cena niestety zabija i dlatego no, większość ale nie używa T1. Ale przy nią też nie jest, wiesz, tani. Natomiast T1 dla mnie był taki za żelowy, za tłusty trochę, nie? Ale to jest jakby kwestia indywidualna. Tu mi się podoba, mam produkt na bazie wody. Wasze ulubione dressingi? No też Gio. Tak, Gio. Celami też. A, no tak, na wody też dobrze wygląda. No, ale działa. Japony. Działa jak najbardziej. Natomiast jeśli ktoś nie chciał wypadować do końca, nie? Tak, o. Coś takiego też warto mieć. To w ogóle jest dla mnie to jest czerni do opon, bym powiedział, bo to jest po prostu no, konsystencji takiego bardziej pasta do butów, tak, coś w tym stylu, ale no, żywotność tego na oponie to jest chyba nieśmiertelne, mam wrażenie, nie, żeby to wypłukać albo wyczyścić, to chyba tylko Tyrant Cleaner, ale no zabrudzenie tego produktu to jest. To jest fajne i ja jestem, zresztą widzę, że też macie co litra całego. Chociaż tutaj zużycie jest mniejsze, ale Dark and Shine, Funky. Bo on już bardziej pod satynkę. Tak, nie? Tak, zdecydowanie. Ojej. No i dla fanów polsku, ten, Maguayes, Endurance, no tak. No, lepszego połysku. Nie mamy go. Jeśli ktoś chce coś łatwiejszego w aplikacji, płynniejszego, no to myślę, że bardziej to. No, ale Tajer też jest dosyć wymagający, no i też już tutaj musi być w sumie, ale rzeczywiście on nie jest takim mega żelem, nie? Ale też jakby wymaga dobrego przygotowania opony, to jest ważne. A ja tego, wiesz, to ty sobie to włożyłeś. Ja akurat... No, no, skąd to się tu wzięło? Niby producent dedykuje to jako no, dressing do opon, chociaż bardziej bym to porównał jako coś bardziej takiego płynnego, nie? Bo to bardziej jest takie jakby mleczko. I to mam wrażenie, że to bardzo fajnie się sprawuje na uszczelkach gumowych niż opony. Okej. Okay. Okay. No to ja jeszcze odbiję, bo była mowa o Omni. Labo Cosmetica, to co polubiłem i tu też Wam rzuciłem tą hydrę, czyli dressing do opon. Też taki mleczny, ale dosyć rzadki. On jest taki, bo Ty go używaliście, nie? Ale na zależy plastiku, na jaki, ale na plastiku. A, zależy jaka opona, ale on jest, bym powiedział, tak, nie, raczej jaka satyna. Tak? Do połysku mu daleko, ale do takiego matu jak po włosku softa. No to też nie daleko, więc taki typowy, pośredni, ale bardzo trwały produkt i moim zdaniem też bardzo dobrze się dopłukuje, jeżeli płuczemy auto. Powiedzieliśmy o płynach do szyb, ale teraz jeszcze mi się przypomniało, że przecież używamy też płynów do szyb dodatkiem NW. Tak, na przykład Hydroglass z ADBL-a. Hybrid Glass, tak, dokładnie, z ADBL-a. Co można o nim powiedzieć? No moim zdaniem jest to niedoceniony trochę produkt, bo miałem sytuację, gdzie szyby, załóżmy, parowały od środka i nie było to związane z wilgocią w laucie. W momencie, kiedy umyłem dwa razy szyby w środku, no wszystko, można powiedzieć, no, znikło. Ten problem, prawda? Takiego jakby parowania, gdzie w zimę no, było to aż spowodowane takim oszronieniem auta, prawda? W środku. Tak. Ale no, w ogóle aplikacja NW powoduje, że ten szron pojawia się później, więc to aplikowanie od środka w sumie ma sens, nie? No moim zdaniem odpycha to właśnie parę i nie ma wilgoci tak szybko. Działa to na takiej zasadzie antypara, ale na innej zasadzie, o, w ten sposób, nie? Myślę, że mamy wszystko, a jak o czymś zapomnieliśmy, no to... Wszystkiego nie mamy na pewno. Albo na pewno wszystkiego nie powiedzieliśmy. No ostatnio zrobiliśmy też duże porządki i o połowę zmniejszyliśmy ilość tych magicznych pudelek. Ci, którzy u nas byli, bądź przyjeżdżali na szkolenia, to wiedzą, ile tego było, ale chłopaki powiedzieli, że nie no, Nowik, te niektóre produkty to leżą tam już chyba kilka lat, trzeba to wywalić, więc były gruntowne porządki. Obcięliśmy to o połowę, ale tak czy inaczej im cały czas podsuwam coś do testowania, bo... Każdy zostawił swoich faworytów. Tak, każdy zostawił swoich faworytów, a dodatkowo... Nie, tego nie wyrzucaj. Ja wszystko tam pozbierałem i będę chomikował dalej. Dobra, mamy wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie produktów, które pojawiły się w tym filmie, bądź jeszcze chcecie coś dopytać, to dajcie znać. Cieszę się, że udało mi się już
zapoznać Was z naszą nową ekipą z pracowni, plus z Mariuszem, który działa na skórach, ale to już Mariusza dobrze poznaliście, bo był nawet jeden odcinek, taki dzień, przepraszam, to był tydzień z życia pracowni skór, gdzie tam Mariusza codziennie atakowałem z kamerą. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć! Cześć!